Wiedzieli, że z ich starszym synem jest bardzo źle. Próbowali go namówić na wizytę u psychologa, ale bez skutku. Martwili się wszyscy. Rodzice, partnerka Dorota, znajomi z uczelni, nawet rektor uniwersytetu, który widział w nim wielki potencjał. Deszcze zalewały Polskę. W wielu województwach ogłoszono stan powodziowy. Od momentu odejścia Damiana cały czas stąpał po kruchym lodzie.